Witajcie, nazywam się Rafał Dysiński. Chcę opowiedzieć króciutko swoją historię, ponieważ jeszcze 3 lata temu prowadziłem agencje towarzyskie, byłem uzależniony od kokainy, codziennie miałem inną dziewczynę i po prostu tak moje życie wyglądało. Miałem mnóstwo pieniędzy i to mi nie dawało szczęścia, byłem pusty jak perkusja. Całkowicie moja dusza była wypompowana. I tak spotkałem Jezusa 3 lata temu. Zawołałem do Niego, Jezus, jeżeli jesteś, to mi się pokaż. Taka kobieta się za mnie modliła, położyła na mnie ręce, upadłem i wstałem zupełnie nowonarodzony. Teraz wam powiem o nowonarodzeniu. Każdy z was potrzebuje się nowonarodzić. I to nie w sensie cielesnym czy duszewnym, ale z ducha. Każdy z was potrzebuje przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla i uwierzyć, że On nas uniewinnił na krzyżu. On poszedł na krzyż po to, żeby zabrać wasze grzechy. Każdy z was będzie niewinny, jeżeli przyjmie Jego ofiarę. I zróbcie to teraz, bo teraz jest dzień i teraz jest dzień zbawienia. W tej chwili jest moment, w którym możecie przyjąć Jego ofiarę. To jest czas, kiedy możesz przyjąć Jego ofiarę i stać się całkowicie niewinny w imię Jezusa Chrystusa. Powiem wam, że zbawienie nie jest ani z łas, ani z uczynków, ani z tego, że jesteś dobry, a jedynie z tego, że przyjmiesz Jego ofiarę. On po prostu zapłacił za twoje grzechy wszystkie. I możesz to przyjąć teraz i będziesz niewinny. On nie patrzy w ogóle na twoje dobre uczynki. Jego to w ogóle nie interesuje. Nie interesują go jego dobre uczynki, ani złe uczynki. Jego interesuje, czy przyjąłeś Jego ofiarę. To jest tylko Jezusowi na tym zależy. Także masz dzisiaj dzień. Dzisiaj jest ten dzień zbawienia i dzisiaj możesz go przyjąć, bo dzisiaj się przybliżyło Królestwo do ciebie. W postaci nas. Możesz podejść, porozmawiać i się dowiedzieć więcej.